Dobry wieczór Państwu, Konrad Kołodziejski. Witam w piątek, 29 czerwca. Podsumowanie całego tygodnia. Podsumowanie zaczynamy od... A tych wydarzeń tak naprawdę jest sporo, które się w tym tygodniu działo, ale chyba zaczniemy od tego, które rozpaliło emocje w połowie tygodnia. Mam na myśli znowelizowanie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnę, że doszło do tego na takim dosyć nagle zwołanym posiedzeniu Sejmu. Cały czas do końca nie było jasne właściwie, w jakim celu to posiedzenie Sejmu zostaje nagle zwołane. Oficjalnie oczywiście mówiono, że ma być uchwalona ustawa o gospodarce odpadami. Wszyscy się domyślali, że raczej nie, bo ustawa o gospodarce odpadami to nie jest tak pilna rzecz, żeby trzeba było specjalne posiedzenie Sejmu zwoływać, więc było jasne już, jak tylko ta informacja się pojawiła tydzień temu, że coś się szykuje w tym Sejmie, i rzeczywiście okazało się, że doszło do bardzo szybkiej nowelizacji ustawy o IPN, tej właśnie ustawy, która przez ostatnie 5 miesięcy właściwie bardzo stała się poważnym problemem w relacjach właściwie nie tylko z Izraelem, ale z całą diasporą żydowską na świecie. Można powiedzieć, że z tego sporu wokół IPN-u żeśmy wyszli jako kraj, jako państwo dosyć mocno poturbowani, tu nie ma co się oszukiwać. Jeżeli jednak zdołamy z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski, no to można powiedzieć, że ten cały spór wokół ustawy okaże się terapią ozdrowieńczą. Oby tak było, miejmy nadzieję, że tak będzie. Z kolei sam premier Mateusz Morawiecki, występując przed Sejmem w środę, w czasie tego właśnie posiedzenia, powiedział, że to był już po tym posiedzeniu, powiedział, że to był dobry dzień dla Polski. To był bardzo dobry dzień, powiedział premier Mateusz Morawiecki wieczorem w środę. Właśnie zaraz po tym, kiedy Sejm zdecydowaną większością głosów usunął z ustawy o IPN-ie artykuły, które przewidywały kary za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej. Zobaczmy wystąpienie, fragment wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego właśnie w środę. Naszym celem jest walka o prawdę, rozróżnienie między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, niesprawiedliwością, sprawiedliwością, jak mówił prezydent Lech Kaczyński. My na pewno poprzez nasze działania i edukacyjne, i działania w sferze kultury będziemy bardzo mocno pogłębiać właśnie wiedzę na świecie, która została postawiona dzisiaj na zupełnie innym poziomie, o faktycznej roli Polski. No właśnie, po co właściwie tą ustawę uchwalono? No uchwalono ją po to, żeby bronić dobrego imienia Polski. Okazało się jednak, że te ostatnie 5 miesięcy to pokazały, że właściwie przez cały ten czas ustawa, chociaż ona była, jej obowiązywanie było zawieszone, przypomnę, że zostało ono zawieszone do czasu werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, tego werdyktu ostatecznie żeśmy się nie doczekali, ale ona nie obowiązywała, ta ustawa, zresztą też nie do końca było jasne, w jaki sposób ona miałaby obowiązywać, biorąc pod uwagę fakt, że jeden z tych właśnie artykułów, które spowodowały spór, zakładał, że ścigani będą wszyscy, którzy przypisują Polsce autorstwo zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej, bez względu na miejsce, w którym oni dopuścili się tego przestępstwa. Bez względu na miejsce, no to znaczy, że właściwie ustawa jest martwa, bo jeżeli ktoś na przykład opublikuje szkalujący Polskę artykuł w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, no to nie bardzo wiadomo, w jaki sposób na mocy tej ustawy prokurator miał tego ścigać. Ale to jest, powiedzmy, kwestia techniczna. Bardziej ważne były kwestie polityczne, proszę Państwa. Prawda jest taka, że przez ostatnie 5 miesięcy zmagaliśmy się z bardzo ostrą nagonką ze strony środowisk żydowskich. Nie tylko w Izraelu, tylko jak mówię, w całej diasporze, zwłaszcza w tej amerykańskiej. No i cóż, no, trzeba powiedzieć, że w gruncie rzeczy doprowadziło to do sytuacji, w której właściwie trudno było prowadzić normalną, efektywną politykę zagraniczną. W tym sensie oczywiście można powiedzieć, że to był dobry dzień dla premiera Morawieckiego, który mógł wreszcie wygasić jeden z tych frontów poważnie utrudniających mu właśnie prowadzenie polityki, również polityki zagranicznej, w tym wymiarze zagranicznym. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie przecież o Izrael, nie chodziło o spór wokół historii wyłącznie, bo o to oczywiście chodziło, ale nie wyłącznie. Chodziło też przede wszystkim o całkiem współcześnie
ponoszone przez Polskę straty w wymiarze bezpieczeństwa, w wymiarze dyplomacji. Zwłaszcza od momentu, do którego do sporu włączyli się Amerykanie. Zrobili to bardzo szybko zresztą. Izraelskie media donosiły, że Amerykanie przyjęli na siebie rolę mediatorów. Ja pamiętam taki, mam materiał w izraelskich mediach, cały czas śledziłem zresztą tę sprawę bardzo uważnie, publikowałem na ten temat. Dosyć dobrze cały czas sprawdziłem, co się dzieje wokół tej sprawy. Śledziłem również, zwłaszcza te zachowania Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się informacje, że Amerykanie postanowili w pewnym momencie wejść do akcji po to, żeby dokonać na jakiś czas rozejmu. To znaczy, zaczęło się od tego, że Izrael sam zachęcił Amerykanów do tego, żeby włączyli się do sporu poprzez no, oczywiście tą liczną diasporę żydowską w Stanach Zjednoczonych, żeby się Amerykanie włączyli do sporu, licząc zresztą na to, i to w izraelskiej prasie wprost mówiono, że sam Izrael nie da sobie z Polską rady. Mniej więcej tak, można upraszczając, tak to było powiedziane. Amerykanie to jest ta siła, która Polskę zmusi do wycofania się z tej ustawy. Amerykanie rzeczywiście weszli do akcji, ale zachowywali się znacznie bardziej dyplomatycznie. Znaczy to z jednej strony oczywiście nacisnęli to zarówno na polityków izraelskich, na polityków rządzących, ale również i na opozycję izraelską, bardzo też aktywną w tej nagonce antypolskiej, na to, żeby ona wyciszyła te emocje, a w tym czasie oni, no można powiedzieć, że się zobowiązali do tego, że będą pracować na odcinku polskim, tak? I rzeczywiście chyba pracowali na tym odcinku polskim, dlatego że faktycznie doszło w końcu do tego, do czego doszło. Ja o tym za chwilę będę mówił, o tym, że tych dosyć dziwnych okolicznościach właściwie tej całej nagłego wycofania się Polski z tej ustawy. Z tych, nie z samej ustawy, oczywiście myśmy się wycofali, tylko z tych artykułów, które budziły spory. Tutaj też w środę, czyli w momencie, kiedy ta ustawa była nowelizowana w naszym Sejmie, pojawiły się też materiały znowu w izraelskich mediach. Tutaj Barak Rawit, korespondent zagraniczny telewizyjnego kanału 10, on wcześniej w kwietniu donosił właśnie o tych naciskach amerykańskich, teraz poinformował trochę więcej, powiedział o zakulisowych, jakby rzucił trochę światła na kulisy tych negocjacji. On napisał, że poufne negocjacje między Polską a Izraelem toczyły się już od lutego, czyli do tej wprowadzenia tych przepisów, czyli tuż właściwie po wprowadzeniu tych przepisów, bo przypomnę, że ta ustawa wprowadziła te przepisy penalizujące w styczniu, czyli zaraz już potem doszło do wybuchu tej gigantycznej jakby konfliktu z Izraelem, ale już w lutym rozpoczęto negocjacje między Polską a Izraelem. Brali w nich udział, jak pisze Barak Rawit, czterej negocjatorzy, po dwóch z każdej strony. Wyznaczyli tych negocjatorów bezpośrednio premier Netanyahu i premier Morawiecki. O tym, że te informacje zresztą potwierdził później Jarosław Kaczyński w swoim wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie. Czy ten konflikt mógł się skończyć wcześniej? Bo tu już z tego wynika, co w tej chwili powiedziałem, że premier Morawiecki jakby świadom był tego, że ta awantura wymyka się spod kontroli, że trzeba to jakoś opanować. Nie doszło, niestety nie doszło do tego w lutym, bo tak jak mówię, no w lutym już były negocjacje. W lutym, jak twierdzą dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, już właściwie były przygotowane pierwsze projekty tej deklaracji, którą żeśmy usłyszeli teraz w środę. Dlaczego wtedy nie doszło do wygaszenia konfliktu? Otóż wskazuje się tutaj na słynną konferencję w Monachium, kiedy premier Morawiecki, zapytany przez dość prowokacyjny, dodajmy, przez dziennikarza izraelskiego Ronena Bergmana, no zaczął, użył niefortunnego dosyć sformułowania perpetrators, które w tym kontekście oznacza współsprawców. Użył tego sformułowania na określenie żydowskich kolaborantów. To doprowadziło, pamiętamy, do gigantycznej wręcz histerii, wybuchu furii w Izraelu. Pamiętam, że wtedy nawet pojawiły się takie głosy wzywające, całkiem poważne zresztą głosy wzywające do zerwania stosunków dyplomatycznych w Polsce, jasne, z Polską. Jasne było wtedy oczywiście, że nie ma możliwości w takich warunkach doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia. Potrzeba było więcej czasu. Ale tak jak mówię, bardzo wyraźnie było widać, że obie strony już właściwie od samego początku konfliktu dążyły w jakimś sensie do jego wytłumienia.
Premier Morawiecki, tak jak mówię, ewidentnie zdawał sobie sprawę z tego, że to jest konflikt, z którym będzie ciężko wygrać. Z kolei Benjamin Netanyahu również dążył do wygaszenia tego sporu, chociaż, i tu trzeba też szczerze powiedzieć, wcale nie zamierzał iść na jakiekolwiek poważne ustępstwa wobec Polski. Wiedział doskonale, że po pierwsze, te ustępstwa z jego punktu widzenia są trudne, dlatego że ma dość trudną też sytuację. Jego pozycja polityczna na scenie w Izraelu jest dosyć słaba, więc gdyby poszedł na jakiekolwiek ustępstwa, to być może by skończyło się to dla niego bardzo źle politycznie. Przypomnę, że jedną z osób, które rozpoczęły tą nagonkę przeciwko Polsce, był Jair Lapid. Oszczerca, to trzeba powiedzieć wprost, ponieważ on się posługiwał w atakach na Polskę oszczerstwami. Jest, ale zrobił to głównie dlatego, że liczył na to, że dojdzie szybko do przetasowania sceny politycznej w Izraelu, Netanyahu upadnie, on zajmie jego miejsce w fotelu premiera. Więc tutaj opozycja bardzo ostro nakręcała tą nagonkę przeciwko Polsce, więc Netanyahu miał jakby świadomość, że on nie może tutaj ustąpić. Z drugiej strony oczywiście nie ustąpiłby z jeszcze jednego bardzo prozaicznego powodu, dlatego że w Izraelu obowiązuje ideologia Holokaustu. Ideologia, która zakłada, że Żydzi byli jedynymi ofiarami i w tej martyrologii żydowskiej nikt inny się z nimi nie może równać. Jeżeli Polacy na przykład uznali, że są również ofiarami, no to siłą rzeczy z punktu widzenia, powiadam cały czas o tym, jak to wygląda z punktu widzenia Izraela, z punktu widzenia Żydów jest to po prostu uzurpacja. Więc dlatego on nie zamierzał się wycofywać, aczkolwiek chciał wyciszyć ten spór, bo i politycznie mu to nie służyło, ale również nie miał taką świadomość oczywiście, że no, po prostu to jest spór z Polską, również ze względu na dość specyficzną sytuację Izraela na Bliskim Wschodzie, też nie jest korzystny, ponieważ do tej pory Polska była raczej uważana za kraj mocno sprzyjający Izraelowi, zwłaszcza wśród generalnie wrogich krajów Unii Europejskiej. Więc Netanyahu chciał oczywiście doprowadzić do jakiegoś wygaszenia sporu, chociaż nie chciał iść na jakiekolwiek ustępstwa. Morawiecki również chciał, ponieważ widział, że to są, że tutaj mamy do czynienia z poważnymi zagrożeniami dla, no, dla polskiego bezpieczeństwa, mówiąc krótko, zwłaszcza właśnie od momentu, kiedy się Amerykanie w to włączyli. No ale oczywiście nie mógł przecież całkowicie podporządkować się tej izraelskiej narracji. No więc w związku z tym te negocjacje trwały troszkę dłużej. Tu niesłychanie ważny w tym wszystkim jest czynnik amerykański. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, Amerykanie włączyli się do tego sporu między Polską a Izraelem. Tam pojawiały się takie głosy, że zarówno Polska, jak i Izrael są sojusznikami Stanów Zjednoczonych. No wiadomo, że Izrael jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych sojusznikiem ważniejszym, ale również w tej, kiedy Amerykanie naciskali na Izrael, żeby trochę uspokoił się, żeby przestał atakować Polskę, również zwracali Izraelowi uwagę, że również Polska jest dosyć ważnym, jest dla Amerykanów ważnym sojusznikiem w Europie. W związku z tym oni sobie nie życzą tutaj takiej publicznej bijatyki pomiędzy tymi dwoma państwami. Oczywiście cały czas prowadzili, również naciskali na obie strony, naciskali też na Polskę, na to, żeby Polska się wycofała z tej nowelizacji. No jest pytanie, co ostatecznie przesądziło? Tutaj mamy kilka tropów. To są spekulacje, bo przecież tego dobrze nie wiemy. Pierwsza rzecz, która czasami się mówi o tym, że mogło na przykład, mogli Amerykanie położyć na stół ustawę 447, tą słynną. Ja osobiście wątpię, że akurat to wchodziło w rachubę. Chociaż można mieć nadzieję, że oczywiście ta ustawa 447, czyli ta ustawa o żydowskim mieniu bezspadkowym, tak zwana, nie będzie teraz tak w sposób konsekwentny egzekwowana, jak mogło być to wcześniej. Myślę, że główną sprawą, którą Amerykanie położyli na stół przed stroną polską, była kwestia stałych baz amerykańskich w Polsce. To jest ta rzecz, która mogła nie tylko no, doprowadzić do sytuacji, w której jakby polska strona niespecjalnie miała wyjście. No, trzeba było się z tego wycofać, ponieważ tu na stole prawdopodobnie, powiadam prawdopodobnie, bo tego nie wiem, ale domyślam się, jest bardzo wiele poszlak, które na to wskazują, że ta kwestia została położona na stół. Dlaczego więc doszło do takiego gwałtownego, szybkiego wycofania się Polski z tych zapisów, które budziły taki sprzeciw strony żydowskiej? Tutaj mamy dwa wydarzenia w najbliższym czasie. Proszę Państwa, mamy 12-13 lipca, to jest szczyt NATO w Brukseli. To jest bardzo ważne wydarzenie, które będzie, w którym no, podjęta zostanie bardzo poważna dyskusja na temat tego, czy
jak ma wyglądać dalsza polityka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj mamy bardzo silne konflikty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z jednej, z drugiej strony niektórymi państwami europejskimi, takimi zwłaszcza jak Niemcy. Tutaj bardzo wyraźnie dochodzi do jakichś takich pęknięć wewnątrz NATO. Druga rzecz, która jest jeszcze ważniejsza chyba z tego punktu widzenia, to jest szczyt Trump-Putin, do którego dojdzie 16 lipca, czyli zaledwie dwa dni później w Helsinkach. I w czasie tego szczytu, jak doniosły agencje prasowe, ma być między innymi omówiona kwestia bezpieczeństwa w Europie. To jest bardzo lakoniczne, ale no, jak my słyszymy, że ktoś z Rosjanami, Amerykanie, nasz sojusznik z Rosjanami chce mówić, rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa w Europie, to troszkę nam się te lampki ostrzegawcze zapalają. Zwłaszcza, że brytyjski The Times napisał o obawach, które są coraz bardziej widoczne w Londynie. Otóż Londyn obawia się, że Putin zdoła podczas tego spotkania w Helsinkach przekonać Trumpa do ograniczenia amerykańskiej obecności w Europie. I teraz jest pytanie, czy to może na przykład oznaczać, że stałe bazy w Polsce nie powstaną? Niewykluczone, że właśnie ta obawa przed takim scenariuszem spowodowała przyspieszenie decyzji o nowelizacji ustawy o IPN. Tutaj również jest pewna charakterystyczna wypowiedź profesora Andrzeja Zybertowicza, który jest doradcą prezydenta Dudy, który zapytany o to, właśnie o ten pośpiech przy nowelizacji ustawy o IPN powiedział: zmieniliśmy tę ustawę dla bezpieczeństwa naszego kraju. Wszystko to jakby układa się troszkę, te klocki domina porozsypywane układają się w jakąś całość, bo nagle się okazuje, że prawdopodobnie rzeczywiście tutaj problemem było, kwestia bezpieczeństwa była ważna. Jeżeli Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a wcześniej również na szczycie NATO o kwestiach bezpieczeństwa, pewnie też o obecności amerykańskiej w Polsce, to oczywiście lepiej byłoby, żeby między Polakami a Amerykanami nie istniała żadna poważna przeszkoda. Tą przeszkodą oczywiście mogła być ustawa o IPN-ie, tak jak mówię, zważywszy na to, że jak bardzo silne i wpływowe są środowiska żydowskie w Ameryce. Wygląda więc na to, że nie można po prostu było już dłużej czekać z tą nowelizacją ustawy o IPN, nie można było dłużej czekać na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nagle okazuje się, że za dwa tygodnie zaczną się rozstrzygać sprawy, które może z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski są niesłychanie ważne. Proszę państwa, ciąg dalszy oczywiście tego tematu za chwilę, bo temat jest długi i obszerny i jeszcze trochę o tych kulisach byśmy pomówili za chwilę po przerwie reklamowej.